Cześć. Nazywam się Mateusz Zawadzki. Dzisiaj pokażę ci, jak bez angażowania osób trzecich i poświęcania dodatkowego czasu możesz stawiać strony internetowe dla każdego eventu, warsztatu czy szkolenia organizowanego przez twoją firmę. W poprzednim odcinku wspomniałem, że jednym z kluczowych elementów wydarzeń jest strona WWW, dzięki której uczestnicy mogą doświadczyć eventu jeszcze przed jego rozpoczęciem. W przypadku eventów online służy im ona jako środowisko, w którym mogą poruszać się po evencie. Jednak stworzenie strony WWW dla każdego wydarzenia potrafi być bardzo kosztowne i czasochłonne. Często w proces stworzenia strony zaangażowany jest marketing manager, grafik, programista czy agencja eventowa. Przy tak wielu zaangażowanych w proces osobach, zrealizowanie projektu czy wprowadzanie poprawek potrafi być bardzo kłopotliwe. W konsekwencji często rezygnujemy ze stawiania strony www dla każdego wydarzenia, przez co nasze eventy nie odróżniają się od konkurencji, zwłaszcza jeżeli korzystamy z tradycyjnych korporacyjnych platform do wideokonferencji. Co za tym idzie, nie budujemy odpowiednio mocnego brand awareness czy employee brandingu. Ale zastanówmy się, czy to rzeczywiście musi tak wyglądać. Co jeżeli w czasie, który i tak musisz poświęcić na przygotowanie eventu lub przygotowanie briefu dla agencji eventowej, od razu automatycznie tworzył się atrakcyjny landing page. Przecież, niezależnie od wielkości lub rodzaju wydarzenia, na samym początku musisz określić jego nazwę i termin. Jeśli chcesz poinformować uczestników o nadchodzącym evencie, powinieneś też przygotować dla nich ciekawy opis. Żeby przyciągnąć więcej uczestników, dobrze jest również przygotować sylwetki prelegentów. Wysyłając maila z zaproszeniem, warto dodać do niego agendę, żeby uczestnicy mogli zobaczyć konkrety i ocenić, czy faktycznie są zainteresowani tym, co im przygotowujesz. Na koniec, trzeba zadbać o formularz rejestracyjny, żeby kontrolować frekwencje i zebrać dane kontaktowe. Pamiętaj, że jest to przykład najprostszego wydarzenia typu webinar czy jednodniowe szkolenie korporacyjne. Stworzyliśmy pięć prostych rzeczy, których nie można pominąć: termin i nazwa, opis, agenda, prelegenci i formularz rejestracyjny. Oszczędzając czas i redukując koszty, masz przygotowaną stronę internetową budującą mocny brand awareness czy employer branding. Ale to nie wszystko. Oczywiście możesz chcieć, aby Twoja strona była wyjątkowa i miała specjalną oprawę. Wystarczy, że skorzystasz z dostępnego api i z wykorzystaniem naszego silnika stworzysz dowolną stronę www. Tutaj jest tylko kilka przykładów, jak może ona wyglądać, ale realnym ograniczeniem jest tylko Twoja kreatywność. Jeśli chcesz wiedzieć. Jak uczestnicy mogą teraz korzystać z utworzonej przez ciebie strony internetowej, tak żeby wchodzić w ciekawe interakcje nie tylko z twoją organizacją, ale też między sobą? Zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia.